Zosiu, co się stało? Czemu płaczesz? Bo widziałam taki film. Znowu jakieś złe bajki? Nie, taki ze zwierzętami. I? Tam był taki mały lewek. Jak podrósł, to zgubił się na pustyni. I? I martwię się. Och, ty moja nadwrażliwa istotko, chodź, dziadek cię przytuli. Historia dla dzieci to słuchowiska zrealizowane w formie teatru radiowego. Projekt wymyśliliśmy razem z moim kolegą Pawłem Drużdżem. Obydwoje mamy dzieci, chcieliśmy zrobić coś fajnego dla naszych dzieci i dla innych. A że jednocześnie jesteśmy wielkimi pasjonatami muzyki i dźwięku, to wymyśliliśmy coś dla ucha, czyli słuchowiska radiowe. Wołałeś mnie, synku? Ty? Co ty tu robisz? Przechodziłam obok i usłyszałam swoje imię. Nie złość się. Stoik Gniew chciał tylko spytać, czy ten kwiat rzeczywiście potrafi sprawić, że człowiek może wszystko. O tym, co człowiek może, a czego nie, czy jest szczęśliwy, czy nie, nie decyduje żaden kwiat. A kto? Król? Nie. On sam. Dzięki naszym słuchowiskom chcemy dzieciom przybliżyć historię Polski. Najciekawsze postacie, najciekawsze wydarzenia. W słuchowiska występuje dziadek i wnuczęta. I dziadek poprzez swoje powieści wprowadza dzieci w świat historii. Dzieci nie są jednak biernymi słuchaczami. Wcielają się w postaci królów, książąt, bohaterów z minionej epoki. Mam! Gdzie on? Odleciał w siną dal! Jak to? Świetliki! Świta, wracamy? No raczej. Projekt realizujemy już od 2 lat. Powstało najpierw 8 słuchowisk, teraz kolejne 6, mamy razem 14 słuchowisk. Nagrywamy płyty, płyty są wysyłane do szkół, do przedszkoli. Powstała strona, na której można te słuchowiska odsłuchiwać, pobierać. Wszystko jest dostępne za darmo. Historia dla dzieci to projekt Nowochódzki. Nagranie zostało zrealizowane w Nowochódzkim Studiu Nagraniowym. Występują aktorzy z Nowej Huty, realizatorzy są również z Nowej Huty. Piosenki śpiewają dzieci ze sceny muzycznej Nutka z Nowej Huty, z NCK. Cel! Pal! Za króla! Za inflanty! Mamy to. Zaprosiliśmy młodych muzyków z Małopolski do zmierzenia się z kompozycjami Józefa Krzeczka, ważnej postaci w historii polskiej muzyki i ważnej postaci w historii muzyki w Nowej Hucie. Jak dobrze mi z tym, że uśmiechem dopingujesz mnie, gdy się zdecydowałam, ty nie odpowiedziałeś, to nie był najpiękniejszy gest. Czy teraz myślę, to rozumiesz chyba też.
Do konkursu zgłosiło się ponad 20 uczestników. Zwycięzców wyłoni 5-osobowe jury w składzie Antoni Krupa, Rafał Marchewczyk, Beata Waśko, Paweł Drużdż-Bohater i Rafał Maciaszek. Ale dziś czas miał swój, zawsze lubiła. Sam tytuł Grunt to bunt zdradza ideę całego konkursu. My poszukujemy naprawdę buntowniczych aranżacji, interpretacji i kompozycji Józefa Krzeczka. Natomiast postanowiłem dołożyć małą cegiełkę do idei tego naszego całego spotkania. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ostatni będą pierwszymi, prawda? Tak to zostało powiedziane. W zespół Gruff Muff chcieliśmy wyróżnić właściwie wszystkich członków tego zespołu. Wołałam 2 godziny, by cię znaleźć, ale nie będę dłużej szukać, wołaj.